Dziś w Miejskim Domu Kultury przedstawiciel zespołu Sugar Free, Mirek Wlazły. Mirku, chciałbym Cię zapytać, czy Ty jesteś może diabetykiem? Cześć Wojtku, nie, na szczęście nie jestem. Na szczęście, mam nadzieję, że nie. No, mimo mojej duszy jednakowoż staram się ją zwalczać naturalnymi metodami. Rozumiem, bo powiem Ci, że z tą Waszą nazwą to jest taka śmieszna historia. Na Facebooku zespołów, które nazywają się Sugar Free, jest 8, przynajmniej takich, które tam zarejestrowane. W internecie podejrzewam, że nie na samym Facebooku, będzie ich z 15 kilka albo jest, i lepiej. Niestety. Tak, jest. No i to nie są zespoły diabetyków, tylko tak podejrzewam, chociaż nie rozmawiałem z nimi. Dlaczego tak? Dlaczego taka nazwa? Dlatego tak, że właśnie w momencie, kiedy zakładałem zespół Sugar Free, nasz skład, projekt, jakkolwiek by to nazwać, byłem w trakcie też odchudzania, to raz, ale tak naprawdę miał być to zespół, w którym czegoś miało brakować, tak jak cukru czasem brakuje, tak tutaj miało brakować perkusji. Później przerodziło się to oczywiście w jakieś tam perkusjonalia Martineza naszego, fantastycznego, a w tej chwili no to już troszeczkę bardziej jest perkusja niż zestaw perkusjonaliów, więc no Sugar Free no nie do końca już jest free. No nie do końca free. No to wnioskowałbym, że w muzyce słodyczy daje perkusja? To miało być to, czego miało brakować. Dlatego miało być wyjątkowe. Przede wszystkim też dlatego, że chcieliśmy występować w małych miejscach. Okazało się, że jednak duże miejsca nas są bardziej. A za tym idzie, że jednak troszeczkę tego uderzenia, troszeczkę tego bitu, feelingu nadawanego przez instrumenty perkusyjne, no musi być. Musi być, wiadomo. Powiedz mi, ile lat to już trwa, ta twoja przygoda konkretnie z tą kapelą? Konkretnie z tą kapelą plus minus 3 lata. Oczywiście skład się zmieniał, bo na początku graliśmy w czteroosobowym składzie. Na basie był Rafał Gierka, obecny basista Fankabry, z którym znam się w sumie najdłużej od początku mojej przygody muzycznej, bo graliśmy razem w pierwszym naszym wspólnym zespole, który nazywał się Drek. Czyli Rafał był na basie, na gitarze, bo wtedy mieliśmy gitarę, był Bartek Brachowski, no z którym jakby no, sytuacja nie potoczyła się tak, jak żeśmy chcieli i nie mamy już gitary w tym momencie. Na pianinie od zawsze faktycznie Łukasz Dojek. No i ja na tym moim wokalu. W pewnym momencie faktycznie Martinez dołączył. Była taka potrzeba, chcieliśmy najpierw sprawdzić, okazało się, że to działa, jak zażarło. A to śpiewanie, to taki, taka naturalna konsekwencja jak gdyby twojego działania, czy może wcześniej instrument? To wiesz, jak się zespół zakłada, no to tak się mówi, a ty umiesz na czymś grać? Nie, nie umiem, a no to będziesz grał na basie, nie? Początki zawsze są takie, no jak gdyby intuicyjne, szukania. Od dawna śpiewasz? Jak to z tym twoim wokalem jest? No właśnie, z moim wokalem jest w ten sposób, że ja zacząłem śpiewać właśnie w zespole Drek. To kiedy zaczynałem, nie był to mój wymarzony zespół. To było jednak punk rockowe granie, później bardziej rockowe, hard rockowe, w momencie kiedy zaczęło się to zmieniać, natomiast na początku nie za bardzo mi to pasowało, co nie zmienia faktu, że bardzo chciałem śpiewać. Stamtąd jakoś w naturalny sposób się rozwinęło w kierunku moich jednak preferencji muzycznych, czyli gdzieś tam bardziej i rockowych, mniej punkujących, ale i jakieś tam jazzowe strony. I naturalną, dla mnie naturalną konsekwencją tego było to, że gdzieś się tam wybrałem do szkoły do Krakowa trochę poduczyć właśnie w tym kierunku do śpiewania. Tak, do Krakowskiej Szkoły Jazzy i Muzyki Rozrywkowej. No czy wiesz, będąc na koncercie, na który ściągnęła dość znaczna ilość publiczności, ja też tak zauważyłem, że ty masz, że to słychać gdzieś, że ten głos jest w jakiś tam sposób szkolony, co jest oczywiście na plus. To jest oczywiście na plus, bo czasami mamy do czynienia, że wychodzi wokalista i no i niestety, ale jest na całej linii totalna porażka. Tutaj jednak jest jakaś taka moc. Chciałbym zapytać o repertuar, bo na stronie swojej piszecie, że zespół powstał po to, żeby grać w klubokawiarniach, hotelach,
klubach, czyli, no nie wiem, taka klezmerka zarobkowa bardziej, tak? Na zasadzie, dobra, muzykę sobie pogramy, zagramy nie swoje utwory, tylko zagramy utwory czyjeś, no a przy okazji może ktoś nam te parę złotych za to zapłaci, tak? Trochę tak, ale nie do końca. Faktycznie miał zespół powstawać typowo zarobkowo, faktycznie do tych małych miejsc. Taki był ten mój zamysł, bo jednak jesteśmy, mamy taką specyfikę miasta troszeczkę, że tych klubokawiarni trochę nam się narobiło. Natomiast miejsc dużych, konkretnych, gdzie można zagrać poważny koncert po prostu dla samej muzyki, no jakby nie ma tych miejsc aż tak bardzo dużo, żeby można to było robić na bieżąco, a tym bardziej problem jest, żeby faktycznie jakieś pieniądze na tym zarobić, bo nie ukrywajmy, no jeżeli ktoś się zajmuje dosyć poważnie w jakiś sposób pojętą sztuką, czy to jest muzyka, czy to jest malarstwo, czy to jest pisarstwo, no to jest, tak. Każdy chce z tego w jakiś sposób pieniądz mieć. I tutaj faktycznie doszło do takiej sytuacji, że myślę sobie, kurczę, no fajnie, ludzie dobrze reagują, mózg ludzki wydaje mi się, że dobrze, wiem, że dobrze reaguje na rzeczy, które zna. Jako, że miała być to muzyka cicha, właśnie przede wszystkim też dlatego miało nie być perkusji, która miała też nie przeszkadzać w jakiś sposób i nie narzucać tak ordynarnie muzyki słuchaczom, że się to faktycznie sprawdzi. Aranżacje mamy porobione, wydaje mi się, dosyć autorskie i dosyć ciekawe, przynajmniej niektórych kawałków, raczej staramy się nie odgrywać ich. Ale ostatnimi czasy bardzo mocno stawiamy na to, żeby było coraz więcej naszych kawałków i nie ukrywam, że te kawałki faktycznie powstają. Są to zawsze moje teksty, czasem jakieś tam moje wcześniejsze aranżacje jeszcze. Czyli autorsko, razem... autorsko się zaczyna powoli dziać. Tak, tak. A Sugar Free tak. Zagrał kiedyś na weselu? Nie. Nie, weselu. Nie, ale na weselu nie, ale gdybyśmy mieli na przykład propozycję, żeby zagrać na jakimś bankiecie poweselnym, znaczy poślubnym, w jakiejś restauracji cichej, gdzie jest zaproszone 20-30 osób z rodziny. Ta rodzina sobie ma posiedzieć, spędzić wspólnie czas, a coś klimatycznego, fajnego, nastrojowego, smacznego ma do tego gdzieś tam być w tle? Zapraszamy. Jesteśmy chętni. Dobrze, to w takim razie porozmawiajmy może o tych bardziej ambitnych autorskich historiach twoich, no bo tutaj powiedziałeś nam przed chwilą, że to są twoje teksty. Jakbyś mógł powiedzieć, o czym to są teksty? Co, czy ty jesteś jakimś wojującym wokalistą, czy za przeproszeniem śpiewasz Odę Maryny? Jak to wygląda od tej literackiej strony? Interesuje mnie to bardzo. Dosyć ciekawe pytanie, muszę przyznać. Faktycznie mamy jeden taki tekst, który można podciągnąć pod lekko wojujący. Nazywa się Silence. Słowa do utworu powstały w momencie, kiedy, nie wiem czy pamiętasz, była taka historia z Pussy Riot. Zostały aresztowane, potem jakiś tam... Tak, za incydent w cerkwi. Za incydent w cerkwi, dokładnie. I po tym troszeczkę jakby wtedy jeszcze bardziej zbuntowany, pomyślałem sobie, że no kurczę, no tak być nie powinno. Dlaczego to państwo jest naszym wrogiem, kościół jest naszym wrogiem i tak dalej. To jest faktycznie jedyny tekst. Myślę, że dosyć smacznie mimo wszystko zaaranżowany. A w tej chwili jest o tyle fajny, że niestety... Znaczy nie fajny. Nie chciałbym, żeby był fajny, ale faktycznie niestety odnosi się troszeczkę do obecnej polskiej naszej rzeczywistości. Również po latach, kiedy był pisany jakby w troszeczkę w innym kontekście, w tej chwili wydaje mi się, że wpisuje się świetnie. Ale ogólnie, no umówmy się, wszystkie piosenki są o miłości, nawet jak nie są o miłości, to i tak są o miłości. Nieważne, czy to jest kobieta, która pisze, czy to jest mężczyzna, który pisze, tak. Czy jest hetero, czy jest homo, whatever. Zawsze są o miłości bardziej lub mniej. Tak. Chciałbym zapytać o płytę, czy... Nie ukrywam, że w Częstochowie jesteście dość popularnym zespołem. Czy doczekamy się, a jeżeli tak, to kiedy? Jakiejś płyty zespołu? Doczekamy się. Jeżeli nasz wspólny przyjaciel Zbyszek tam troszeczkę przyspieszy, to dostaniemy materiał już taki na C. Mam nadzieję, że jutro. Czyli to są nie kwestie miesięcy, tylko że to już się dzieje, tak? To już się dzieje. Nagrania są wszystkie zrobione, miksy są zrobione. Jakieś tam jeszcze dopieszczenia masteringowe tylko i w świat. Tak, i będzie. Natomiast
nie jesteście w stajni żadnej jakiejś tam wytwórni fonograficznej czy nie. jakiejś firmy. Sami sobie sterem żeglarzem. Sami sobie sterem żeglarzem. Na początku nie braliśmy tak naprawdę w ogóle pod uwagę czegoś takiego, żeby były to jakieś tam wydawnictwa, bo nie o to miało od początku chodzić. Natomiast no mówię, to w jakim kierunku to wszystko podąża, to że faktycznie tych utworów autorskich jest coraz więcej, to że te aranżacje są, mam nadzieję, dosyć jednak ciekawych utworów, w ciekawych aranżacjach. Dobrze się z tego słucha. Dlaczego więc tego nie nagrać? Dlaczego tego nie dać gdzieś ludziom? Mhm. Więc jeżeli ktoś faktycznie chciałby nas wydawać, pięknie, fantastycznie, super, rewelacyjnie byłoby. Natomiast jakiegoś tam mega strasznego ciśnienia wydaje mi się, że nie ma. Aczkolwiek większe niż było. Bo już nawet zaczynamy myśleć, żeby się wybrać do jakiegoś bzdurnego programu telewizyjnego. Mm-hmm. I pokazać się tam. Tak, tak, zwyczajnie pokazać. Mm-hmm. No jeżeli coś ktoś robi, poświęca temu kupę czasu i jest to jego pasją, no to czemu nie? Ja nie jestem może entuzjastą showów muzycznych w różnych telewizjach, ale absolutnie tego nie neguję. Jeżeli to tylko może przysporzyć więcej fanów, czy więcej osób, które z zainteresowaniem będą przychodzić na koncerty, no to no, fajnie. Jakieś plany koncertowe w najbliższym czasie? W ogóle coś takiego, kiedy na przykład w Częstochowie? Już tak, sporo mieliśmy teraz grania faktycznie przez wakacje, przed wakacjami. W tym momencie zaczęliśmy w dniu wczorajszym z powrotem próby, przygotowywanie, mam nadzieję, nowego materiału, szlifowanie tego, co było. O koncertach myślę, że będziemy myśleć za miesiąc, półtorej. Mam nadzieję, że będzie to połączone również gdzieś z premierą tych naszych nagrań. Mhm, dobrze, no to już tak na koniec. Czego byś sobie życzył? Natchnienia wiecznego. Bo im lepsza muzyka, im więcej natchnienia, tym lepsza muzyka. Im lepsza muzyka, tym więcej radości. Mam nadzieję, że dla jak największej ilości ludzi. No to ja też życzę ciągłego apetytu na muzykę, żebyś się nigdy nie najadł. Nie ma zawsze. No i cóż, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Gościem Miejskiego Domu Kultury był Mirek Wlazły, wokalista zespołu Sugar Free. Dziękuję.